kotociaki. Słodkie kotki. A ja najbardziej. Miau, wow. Agencja Dobrych Uczynków. Pewnego dnia tatuś wynosił śmieci i kotki postanowiły mu pomóc. O! Dziękuję, kotki. Cóż za miłe i pomocne dzieci pomagają tatusiowi. Wiecie co? To fajne uczucie, kiedy ktoś ci dziękuje. No jasne. Może jeszcze komuś pomożemy. Powinniśmy założyć agencję dobrych uczynków. Pomoglibyśmy wszystkim i to by było super. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Kotki przekształciły domek na drzewie w agencję dobrych uczynków. Pozostało tylko dowiedzieć się, komu pomóc. Chyba akurat nie ma żadnych kotków w potrzebie. Bo nikt nie wie, że możemy im pomóc. Powinniśmy się przyjść i pomóc wszystkim. Tak dowiedzą się o naszej agencji. Agencja dobrych uczynków każdemu pomoże! O nie! Jak pomożemy mamusi, skoro jej nie ma? Nie szkodzi. Pozbieramy wszystkie guziki do słoika i zostawimy jej karteczkę. Zobaczy porządek i karteczkę i później nam podziękuje. Będzie super! Teraz muszę znaleźć nowe dmuchawce. Jesteśmy świetni w pomaganiu. Nasza agencja dobrych uczynków jest najlepsza. Idą kotki, którym pomogliśmy. Gotowi na podziękowania? I co powiecie? O co chodzi? Drogie kotki, rozumiem, że chcecie być pomocni, ale niestety to spowodowało trochę kłopotów. Co? Posortowaliście guziki według koloru, a wolałabym według kształtu. Kształty guzików są dla mnie bardzo istotne. Chcieliśmy dziś posadzić nowe rośliny, ale całkiem zalaliście nasze grządki. Cała działka zmieniła się w istne bagno. Nie rozumiecie mojej artystycznej wizji. I pomieszaliście moje farby. Żółty jest zielonym, a niebieski fioletem. Ach! O nie! Mieliśmy robić dobre uczynki, a narobiliśmy kłopotów. Nie martwcie się, moje kotki. Pomaganie innym to wspaniały pomysł. Tylko trzeba to robić odpowiednio. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Naprawimy wszystkie błędy agencji. Zawsze najpierw zapytamy, czy możemy pomóc i dokładnie jak. Wkrótce kotki naprawiły wszystkie błędy i pomogły innym tak wspaniale, że wieść o ich agencji rozeszła się wśród sąsiadów. Kotki, niektórym sąsiadom przyda się pomoc agencji dobrych uczynków. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Agencja dobrych uczynków okazała się świetnym pomysłem. To miłe uszczęśliwiać przyjaciół i sąsiadów, pomagając im. Krótkofalówki. Pewnego dnia mamusia i tatuś dali kotkom nietypowy prezent. Drogie kotki, ten wspaniały przedmiot to krótkofalówka. Odbiór! Słyszycie dobrze? Dzięki niej będziecie mogli rozmawiać na odległość. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Uwaga, mówi pianka! Leży w łóżeczku. Odbiór!
Uwaga, mówi budyń. Jestem w kuchni i jem jabłko, odbiór. Mówi Crackers. I wyglądam przez okno. Pobawmy się w ogródku, odbiór. Idę. Ja też. Mówi Crackers, jestem na dworze, odbiór. Przecież cię widzimy. A także słyszymy. Krótkofalówki przydają się tylko wtedy, gdy jesteśmy oddaleni od siebie. Mówi Pianka, jestem w Afryce, odbiór. Mówi budyń, jestem za kokokołem po odbiegunowym, odbiór. Hej, czy ktoś na ziemi mnie słyszy? Odbiór. Krótkofalówki nie działają na orbicie. Czy właśnie minęła nas kosiarka? Nieważne. Pomyślmy, co jeszcze można robić z krótkofalówkami. Możemy jedną dać mamie. Wtedy zawsze będzie z nami w kontakcie. Ale po to mamy telefon. Poza tym wszyscy wokół by słyszeli, co mówi mama. A? Uważaj na ślizgawce, żebyś nie podarł gatek jak ostatnim razem. O, ciszej, mamo! Rozdałeś gadki? Dlaczego ta kosiarka jeździ wokół zupełnie sama? Nie wiem. Nie wiem też, do czego jeszcze można użyć krótkofalówki. Okazuje się, że nie jest za bardzo przydatna. Uwaga! Mówi inspektor policji. Zaginęła miejska kosiarka do trawy. Proszę zgłosić, jeśli ktoś ją widział. Odbiór. Miau, wow. Crackers chyba znalazł jakiś zaszyfrowany policyjny kanał. To mi podsunęło pewien pomysł. Drużyna kotociaków zgłasza przełom w sprawie. Widzieliśmy kosiarkę, jeździ sama. Odbiór. Crackers? Pianka? Budyń? Tak, to my! Zatem kontynuujcie poszukiwania. Informujcie mnie na bieżąco. Odbiór. Jasne, przyjąłem. O, Rety, słuchajcie, będziemy szukać kosiarki jak prawdziwi policjanci. Znalazłem ślady kosiarki, prowadzą prosto w krzaki. Odbiór. O? Znalazłem ślady kosiarki przy wielkim dębie. Odbiór. A ja widzę ślady kosiarki dosłownie wszędzie. Jestem prawie pewna, że ją słyszę gdzieś niedaleko. Tak, widzę ją. Jedzie w kierunku naszego domu. Policja, odbiór! Kotociaki meldują, że kosiarka jest w naszym ogródku. Przyjąłem, już jadę. Jest! Moja piękna kosiarka! Ale za tobą tęskniłem! No już, stój! Proszę, zatrzymaj się! Jestem taki wdzięczny za znalezienie jej! Nie wiem, co bym bez niej zrobił! Powinien pan podziękować drużynie kotociaków! O, Crackersie, Pianko, Budyniu! Dziękuję wam! Nie ma sprawy! Miau-wau, 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 miau-wau! O, dziękuję wam bardzo za przycięcie naszego trawnika. Zapraszam do środka na świeżo pieczone babeczki. Mówi mama, herbatka i babeczki gotowe, słyszycie? Odbiór. Tak, głośno i wyraźnie. Jeśli potrzebujecie coś znaleźć, drużyna kotociaków zawsze chętnie wam pomoże. Słodka prawda. Pewnego dnia kotki z rodzicami pojechały na festiwal, gdzie ich tatuś miał prezentować swoje ciasteczka. To miejsce jest idealne. Ten, kto zrobi najpyszniejsze przysmaki, dostanie specjalną odznakę. Wiem, a ja przygotowałem super pyszne ciasteczka, które pokonają wszystkich. Ale pysznie! Miau-wau, 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 miau-wau! I to ma być to pyszne ciastko, które ma pokonać inne? No pewnie! Nazwałem je magiczne ciastko. No, spróbujcie i przekonajcie się. Ale pyszne! Dziękuję. Teraz rozumiecie? Magiczne jest to, co mają w środku.
Idźcie się rozejrzeć, a my przygotujemy stanowisko. Tylko proszę, nie wychodźcie poza festyn. Kiedy kotki zobaczyły resztę stanowisk, trochę się zmartwiły, bo inne przysmaki wyglądały dużo atrakcyjniej niż ciastka taty. Całkiem dobre, ale ciastka taty bardziej smakują. Ale kto zwróci na nie uwagę wśród tylu fantazyjnych wypieków? Precle we wszystkich smakach! Z jabłkami, morelami i miodem, gorące i świeże! Wiem! Trzeba powiedzieć wszystkim, jak pyszne są ciastka taty! Kotki chciały pomóc tatusiowi, więc zrobiły plakaty i reklamy jego pysznych ciastek. Pyszne ciastka! Pyszne ciastka! Spróbujcie pysznych ciastek! Trzymajcie! No cześć! Spróbujcie ciastek naszego taty! No pewnie, ale najpierw spróbuję motylka z cukru, bo jest taki piękny! A ja lizaka w kształcie gwiazdy! A ja ciastka z kremem. Wyglądają pysznie, prawda? Pośpieszmy się, zanim znikną. Tak to nigdy nie dotrą do ciastek tatusia. Wiem, jak zdobyć ich uwagę. Hej, macie ochotę na coś super ekstra? Powiedziałeś coś super ekstra? To magiczne ciastko. To ciastko jest niesamowite jak latanie po niebie. Ciastko tatusia jest tak piękne jak piękny pokaz fajerwerków. To ciastko jest wspaniałe jak pływanie na delfinie. Magiczne ciastko od kotociaków. Spróbuj teraz. Ojej! Chcemy ciastka. Hej, moje ciastko nie działa. Wciąż jestem na ziemi, a przecież miałem latać. Właśnie, a ja nigdzie nie widzę fajerwerków. I gdzie ta tiara, którą chciałam? Miały być magiczne, ale wszystko, co o nich mówiliście, to były kłamstwa. Naprawdę uwierzyli, że moje ciastka są magiczne? No, trochę im naopowiadaliśmy, żeby tu przyszli. A oni nawet ich nie spróbowali. Oczywiście, że nie. Ponieważ byli rozczarowani, że żadna magia tu się nie zadziała. Fakt. Nie powinniśmy zmyślać, że twoje ciastka tworzą magię. Ale one wyglądają bardzo pospolicie, więc jak wyjaśnić, że naprawdę są niesamowite? Słuchajcie, mam świetny pomysł. Będziemy wszystkim mówić prawdę, jak przepyszne są tatusiowe ciastka, ale w niesamowity sposób. Choć zwykłe się wydają, lecz wnet przekonasz się, że smak wspaniały mają. Kto chce, niech szybko je. Kto zje, ten wie, że ich więcej chce. I ty już wiesz, że chętnie tak je zjesz. W takim razie sprawdźmy. Te ciastka naprawdę są pyszne. Zasłużyłeś na tę odznakę. Każda cukiernia w tym mieście powinna sprzedawać twoje ciastka. Są wspaniałe. Ale pysznie! Miau, 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 miau. I tak kotkom udało się opowiedzieć wszystkim słodką prawdę o przepysznych i chrupiących ciastkach tatusia. Zabawa w chowanego. Pewnego dnia kotki postanowiły pobawić się w chowanego. Można chować się wszędzie oprócz piwnicy, dobrze? Zgoda, zaczynamy. Kto pierwszy szuka? Ja zdecydowanie nie chcę. Ja też nie. To był ciężki dzień. Tatusiu, pobaw się z nami w chowanego. Tak, pobaw się z nami. Ślicznie prosimy, tatusiu, pobaw się. Ale no dobrze, pobawię się. Ale super! Miau, 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 miau. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No dobrze, chowajcie się, dzieci, bo już was szukam. Kogo my tu mamy? Znalazłem piankę. A tu chowa się budyń. Patrzcie, to kraker. Jeszcze raz. Liczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Uwaga, zaczynam szukać. Mm.
Liczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Uwaga, zaczynam szukać. Dzień dobry, babciu. Tatuś jest zbyt zmęczony, żeby się bawić. Możemy się zamienić? Wy w trójkę szukacie, a ja się schowam. Liczę raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Uwaga, szukamy! Sprawdźmy za kanapą. Pewnie tam się schował. Nie. Może schował się w szafie. Tu też go nie ma. Ma rację, tu go nie ma. Kotki szukały wszędzie, ale nigdzie nie mogły znaleźć tatusia. Może tatuś zgłodniał i schował się w lodówce. Ale tatuś by zamarzł, gdyby tak długo tam siedział. Może schował się w pralce. Mamusia właśnie robi pranie. Mamusiu, nie włączaj pralki! Bo może tatuś tam się schował. Spokojnie, moje kotki. Zapewniam was, że pralka była pusta, gdy wkładałam pranie. I co teraz? Tutaj też go nie ma. Bawimy się w chowanego, ale nie możemy znaleźć tatusia. A może tata jest w piwnicy? Przecież ustaliliśmy, że nie można się chować w piwnicy. Ale zapomnieliśmy mu o tym powiedzieć, zanim zaczęliśmy. Tatusiu! Przepraszam, chyba mi się wsysnęło. O, Rety, pewnie byłeś zmęczony po całym dniu pracy. Ojej, żadne z nas o tym nie pomyślało. Rzeczywiście, zaczepiliśmy go, gdy tylko wszedł do domu. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Musimy mu powiedzieć, żeby najpierw odpoczął, a potem się z nami pobawił. Tatusiu, a może chcesz jeszcze trochę poleżeć na kanapie? W sumie już się zdrzemnąłem i teraz mogę się z wami bawić. Super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Mamusia szuka! No dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Uwaga! Mamusia zaczyna szukać! Kotki świetnie bawiły się w chowanego, bo wszyscy byli wypoczęci i w nastroju do zabawy. Mistrzostwa. Tylko kilka dni zostało do wielkiego meczu. Już niedługo stadion zaleje fala kibiców. O, właśnie przyjechała nasza drużyna i ich wspaniały kapitan. My też pójdziemy na stadion? Pewnie, moje kotki, bo właśnie tak należy wspierać drużynę. Właśnie miałem zadzwonić i zarezerwować dla nas bilety. Będziemy oglądać mecz na stadionie jak prawdziwi kibice! Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Nasza drużyna wygra! A po wygranym meczu będziemy jechać i machać ich flagami! Nie! Nie! O nie! O, co się stało, kochanie? Nie ma już żadnych biletów. Wszystkie miejsca wyprzedane. Wszystko przepadło. To przecież nic takiego, mój drogi. Jakoś to przeżyjemy. Możemy obejrzeć mecz w telewizji. No chodź, kochanie, zrobię ci dobrej herbatki. Biedny tatuś jest takim smutnym kibicem. Strasznie mi go szkoda. Uwaga, kibice! Zaczynamy konkurs na najlepszą sztuczkę z piłką. Zwycięzca otrzyma oficjalną piłkę drużyny z rąk samego kapitana. Hej! Musimy wygrać tę piłkę. To by pocieszyło naszego tatę. Będę odbijał tę piłkę głową 100 razy. Raz, dwa, trzy. Chwilunia.
Jeszcze raz spróbuję. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Dobra, chyba jednak nie odbiję jej 100 razy. Ale może mógłbyś zrobić jeden strzał, ale taki super świetny. Hej, tu Crackers. Kopnę tę piłkę wprost przez te drzwi. A ona zjedzie po ślizgawce z drugiej strony. Dobra, próbuj. Auć! Auć! Chyba jednak nie dam rady. Słuchajcie, mam świetny pomysł, ale potrzebujemy pomocy naszych przyjaciół. Przyjaciele kotków zgodzili się pomóc przy sztuczce z piłką. Gotowi? Tak! Dobrze, do dzieła! Gol! Gotowe! Teraz wyślemy nasz filmik na konkurs. Następnego dnia ogłoszono zwycięzców konkursu. Zwycięzcą naszego konkursu jest... Kot artysta! Za kreatywne podejście do piłki. Otrzyma piłkę drużyny z rąk kapitana. Chcemy też wyróżnić inne wspaniałe nagranie od kotociaków i ich przyjaciół. Nie wierzę, pokazują nasz film. A w nagrodę te przemiłe kotki i ich rodzice otrzymują bilety na mistrzowski mecz. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Stadion jest wypełniony po brzegi, a nasza drużyna wygrywa 2-0. Kopnięcie kapitana, piłka szybuje w niebo i ląduje w rękach szczęśliwca na trybunie. Oglądanie meczu i kibicowanie swojej drużynie na stadionie jest wspaniałą zabawą, zwłaszcza z całą rodziną. U tatusia w pracy. Pewnego dnia tatuś wrócił z pracy bardzo zmęczony. Tatuś wrócił! Tatusiu, pobawimy się w berka? Berek! Co się dzieje? Przykro mi, kotki, ale miałem ciężki dzień i jestem zmęczony. Pracujesz w fabryce cukierków. Co w tym ciężkiego? Właśnie, to najlepsza praca na świecie! W biurze masz pewnie czekoladową rzekę. To wcale tak nie wygląda. Wiecie co? Zabiorę was jutro na wycieczkę po mojej fabryce. Sami zobaczycie. Pójdziemy z tatusiem do pracy. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow. Następnego ranka tatuś zabrał kotki do fabryki i pokazał im swoje biuro. Super! Wymyślanie nowych słodyczy to pewnie wspaniała zabawa. Myślicie, kotki, że to taka prosta sprawa? No jasne, choćby eklerki z miodem. Już takie mamy. A to może jagodowe pączki? Też już mamy. A ciastka w kształcie auta z czekoladowymi kołami i piankowymi kotkami w środku? Pycha. Też już mamy. No, ale tam, gdzie produkuje się słodyczy, na pewno jest superaśnie. Tak? Sami zobaczcie. Mamy wiele oddziałów produkcyjnych, gdzie przygotowujemy różne ciasta i ciastka. Ojej, ale fajnie! Chodźmy już tam, tatusiu! Tutaj składniki takie jak jajka, cukier i mąka są mieszane jako baza pod przyszłe słodkości. Co z tego wyjdzie, zależy jak wymieszamy bazę właśnie tutaj. Można mieszać, aż będzie kruche, chrupkie albo gumiaste. Krakersie, przestań! O!
Słuchajcie, to drogi i specjalistyczny sprzęt. Pytajcie o zgodę, nim coś dotkniecie. Przepraszam, tatusiu. Myślałam, że jest łatwiejsze w obsłudze. Oto główna linia produkcyjna. Tutaj surowe ciasto umieszczamy na taśmie, na górę dajemy krem, a na końcu owoce. Tak powstają tartaletki. Możecie położyć tu kilka babeczek, tylko ostrożnie, proszę. Rety, moja czapka! Tylko nie to! Trzeba zatrzymać linię produkcyjną! Tatuś musiał zatrzymać linię produkcyjną. Wypełniona kremem czapka. To całkiem nowe ciastko. Raczej już jej nie założę. Raczej nie, ale jest pyszna. Dzwonili z supermarketu, żeby potwierdzić dzisiejszą dostawę. Co się dzieje? Dlaczego linia stoi? No bo mamy taki maleńki problem. Nie zdążymy z zamówieniem? Słuchajcie, mam świetny pomysł. Możemy wam pomóc? Na pewno jest do zrobienia coś naprawdę prostego. Kotki opieczętowały wszystkie pudełka do wysyłki. Niebawem słodkości były gotowe do wywózki. Jak zawsze punktualnie dziękujemy za te wspaniałe przysmaki. Ależ nie ma sprawy. Dziś wyjątkowo miałem niewielką pomoc w pracy. Krakersie, pianko, budyniu, dziękuję. Dobra robota, kotki. Musimy teraz wracać do fabryki, bo mamy jeszcze sporo do zrobienia. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Teraz kotki wiedzą, że robienie ciastek nie jest wcale tak proste, jak sądziły. Co sprawia, że smakują jeszcze lepiej. Kawiarnia tatusia. Pewnego dnia tatuś ćwiczył prezentację nowej kawiarni. I dlatego kocie wypieki, dzięki najlepszym produktom i super usługom, przyniosą imponujące zyski. Świetnie, kochanie. Jestem pewna, że twoja propozycja przekona szefa. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Na mnie już czas. Sprawdzę jeszcze tylko wszystkie slajdy w komputerze. Tatuś przygotował prezentację na swoim laptopie. Pa, pa! Rety, ciekawe, czy prezentacja tatusia spodoba się jego szefowi. Ach, lepiej zadzwonię do firmy i powiem, że pewnie się spóźnię. O, Rety, zapomniałem telefonu. Mamusia była zajęta pracą nad nową kolekcją. Mamusiu! Tatuś nie zabrał telefonu. I dziadek do niego dzwoni. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Twój syn chyba niechcący zostawił telefon w domu. Dobrze, zatem zadzwonię później. Pa! Do usłyszenia. Kotki, odłóżcie telefon taty na biurko w jego pokoju. Pewnie niedługo po niego wróci. A? Mamusiu! Mamusiu! A? Ktoś obcy dzwoni do tatusia. Słucham? Czy to gabinet dentystyczny? Nie, widocznie zadzwonił pan pod nie ten numer. Po prostu wyłączę dźwięk. Odłóżcie proszę telefon na biurko taty. Później sprawdzi, kto do niego dzwonił. Hej, patrzcie! Dzwonią z firmy tatusia. Dzień dobry! Halo! Wszystkie ważne koty w naszej firmie już się zebrały. Wszyscy tu czekamy. Halo! Słychać mnie tam? Halo? Bianka przy telefonie. Jest ze mną Krakers i Budyń. Tatuś już wyszedł, ale zapomniał telefonu. Rozumiem. W takim razie odwołamy dzisiejszą prezentację. Ale tatuś ciężko nad nią pracował. Robił naprawdę mnóstwo prób. Obawiam się, że niestety nie możemy już dłużej tu na niego czekać. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Przecież my możemy zrobić prezentację za niego. Kotki włączyły wideo rozmowę. Widać nas? Możemy zacząć prezentację? Oczywiście, możecie zaczynać. W porządku.
Kawiarnia tatusia będzie mała i przytulna. Na zewnątrz pomarańczowa i żółta. Będą w niej kubki i spotki. Wszystkie ze znakiem łapki jako znak firmowy. Będą tam małe stoliczki, a gabloty będą pełne wypieków i słodkości. A do tego masa owoców jako dodatek do deserów. Kelnerzy będą mieli uniformy. I będą nosić czapki w kształcie tartaletek. I będzie tam jeszcze... Dlatego właśnie ta kawiarnia będzie najlepszym miejscem do spędzania czasu z rodziną. Przepraszam, utknąłem w ogromnym korku. I do tego zapomniałem telefonu. Cześć, dzieciaki. Tatusiu! Te wspaniałe i pomysłowe kotki pokazały prezentację za pana. Kawał dobrej roboty. Naprawdę? Dobra robota, kotki, dzięki. Chcę powiedzieć, że ruszamy z pana projektem. I jeszcze jedno, jak chce pan nazwać kawiarnię? W zasadzie jest tylko jedna opcja. Nazwę ją Kotki Cafe. Ale super! Miau, 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 miau! Dzięki sprytnej pomocy trzech małych kotków już niedługo miasto będzie miało nową kawiarnię. Gra na pianinie. Pianka powiedziała, że chce się uczyć gry na pianinie. Super, dziękuję. Teraz mogę się nauczyć wszystkich dźwięków. Będziesz nam grała piękne kołysanki. Albo coś wesołego do naszych zabaw. Najpierw pianka musi nauczyć się grać. Mama babeczki da jej lekcje. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Dobrze, zaczniemy zatem od gam. Teraz ty, pianko, spróbuj. Świetnie, teraz lewa łapka. Cudownie, powtarzamy od początku. Krakers i Budyń uważali lekcje pianki za bardzo nudne. Dlatego poszli oglądać w telewizji ulubiony program o piratach. Papararam, papararam, pam, papararam, hej, hej. Lekcja pianki trwała godzinę. To bardzo ważne, żeby ćwiczyć granie gam każdego dnia. Do zobaczenia! Do zobaczenia! Do zobaczenia! Następnego dnia kotki chciały pobawić się na dworze w piratów. Pianko, pamiętasz, że pół godziny dziennie musisz ćwiczyć gamy? Pianko, nie słyszę, jak grasz. Dobrze, już zaczynam. Nasz statek piracki obrał kurs na wyspę Skarbu. Nie, zaatakował nas morski potwór. Nie pozwól mu pożreć statku. Mogę się bawić, bo muszę ćwiczyć te głupie gamy. Chyba ty... Możesz mi pomóc? Możesz mi pomóc! Możesz mi pomóc! Raczej! Ręce na pokład! Ale co z ćwiczeniami? Akurat już skończyłam. Dzień dobry. Dzień dobry, pani. Wpadłam tylko zobaczyć, jak idzie piance. Ćwiczę gamy już od dłuższego czasu. O! Pam parararam pam pam parararam pam pam parararam pam parararam. Pianko, jeśli nie chcesz uczyć się gry na pianinie, to powiedz. Ale ja chcę grać. Tylko po co to granie gam?
Musisz grać gamy, żeby ćwiczyć łapki. Jak już je wyćwiczysz, zagrasz co tylko zechcesz. Posłuchaj. Ojej, to nasza piracka piosenka. Chciałabym to zagrać. Pa-pa-ra-ra-ram, hej! Chyba jeszcze nie potrafisz tego zagrać. Ale wiem, jak to naprawić. Muszę grać gamę, żeby ćwiczyć moje łapki. Po kilku lekcjach Pianka zaprosiła wszystkich na swój pierwszy koncert. Wspaniale! Brawo! Udało się, naprawdę super, Pianko. Ćwiczenie gam pomaga. Ćwiczenie gam pomaga! Ale fajnie! Miau, 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 miau! Ulubiona piosenka była inspiracją Pianki, żeby grać na pianinie i dawać tym radość wszystkim wokół. Wybaczyć i zapomnieć. Pewnego dnia kotki postanowiły zbudować makietę ich domu. Pianka rozrysowała piękny plan. Kotki, to wspaniały pomysł. Już widzę lalkowe wersje naszej rodzinki, które zamieszkają w tym domku. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Mamusia i Pianka poszły do sklepu po kolorowy papier. No dobrze, trzeba znaleźć tekturę, klej i nożyce. Krakers i Budyń pracowali nad makietą zgodnie z planem Pianki. Moja połowa domu jest gotowa. Wystarczy tylko pokryć ją dachem z papieru. O, Krakersie, właśnie zepsułeś bardzo ważną część. Może chcesz zniszczyć część mojej makiety? Będziemy wtedy kwite? Dobra, zgoda. O, musiałeś zepsuć dach? Trudniej naprawić dach niż tę część, którą ja ci zniszczyłem. A, to może przetniesz jedną z moich ścian, co? Niech będzie! Ups. Dobra, teraz chyba muszę zniszczyć połowę twojej makiety. Nie, daj mi chwilę pomyśleć. Czym mogę ci to wynagrodzić? Krakers zaoferował Budyniowi swój sok pomidorowy. Teraz jesteśmy już kwite? Chyba jednak nie. Nie lubię soku pomidorowego. Dużo bardziej wolę sok jabłkowy. To znaczy, że oddałem tobie mój sok za nic? A, to może będziemy kwite, jak dam ci cukierka? Zgoda! Bardzo lubię cukierki. Chodźmy dokończyć domek. Krakers, zaczekaj. Twoja połowa makiety jest nadal cała i w dodatku masz cukierka. A moja połowa jest całkiem zniszczona i dostałem sok, którego smaku nawet nie lubię. To nie jest w porządku. To może dam ci jeszcze mój statek. Chociaż on jest naprawdę fajny. Dużo fajniejszy niż połowa domku. A co powiesz na szkło powiększające? Chociaż nie, lubię moje szkło powiększające. Mogę ci dać coś innego albo coś dla ciebie zrobić. Krakers i Budyń próbowali wynagrodzić sobie straty, wymieniając się rzeczami i robiąc miłe rzeczy. Mam piękny, kolorowy papier. Dlaczego wylaliście farby na mój plan domku? Tak ciężko nad nim pracowałam. Bardzo cię przepraszamy. Czy możemy ci to jakoś wynagrodzić? Jeśli chcesz, oddam ci mój statek. I moje szkło powiększające. Albo mogę cię huśtać na huśtawce. Albo oddam ci mój deser. W ten sposób możemy ci to wynagrodzić. Już dość, dość, dość. Jeśli ktoś, kogo znacie, zepsuł coś niechcący, powinien to po prostu naprawić. Mam rację, Pianko?
Tak, zgadzam się. Mam świetny pomysł. Budyniu, Krakersie, nie chcę, żebyście cokolwiek robili. Wierzę wam, że jest wam przykro i wam wybaczam. O, Rety, to było łatwe. Budyniu, całkowicie ci wybaczam. Ja też ci wybaczam, Krakersie. Wspaniale. Wspólnie opracujemy nowy plan i zbudujemy makietę domku. Ale super! Miau-wau, 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 miau-wau! Tak oto kotki dowiedziały się, że trzeba wzajemnie wybaczać popełnione błędy, żeby wszyscy w domu żyli szczęśliwie i byli sobie pomocni. Krakers ma przerwę. Pewnego dnia tatuś powiedział do kotków... Moje kotki, dziś odwiedzimy oceanarium. Zobaczymy wszystkie rodzaje ryb i ośmiornic. Ale super! Miau-wau, 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 miau-wau! Najpierw posprzątajcie z podłogi kolejkę. Żeby nie doszło do wykolejenia pociągu. Tak, posprzątamy. Cudownie. Tatuś kupi nam bilety przez internet. Zbudowaliśmy taką wielką kolejkę, że nigdy nie skończymy jej sprzątać. Więc zacznijmy od razu. Sprzątanie nie było ulubionym zajęciem Krakersa. Krakersie, możesz odłożyć zwrotnicę do pudła? Dla mnie jest za ciężka. Krakersie, opuściłeś tę ciężką zwrotnicę na łapkę? O, tak, au, tak, opuściłem ją na łapkę. O, bardzo boli, nie dam rady sprzątać. Jasne, jeśli masz ranną łapę, powinieneś się położyć. Jednak leżenie i czekanie było dość nudne. Krakersie! Auć! Musisz leżeć, bo nigdy nie wydobrzejesz. Ale chcę mi się pić. Przyniosę ci coś do picia. Jeśli czegoś ci trzeba, to po prostu powiedz, pomożemy ci. Krakersowi spodobało się, że gdy ma obolałą łapkę, wszyscy mu pomagają. Wołał Budynia i Piankę nieustannie. Chciałbym zjeść jabłko. Po namyśle jednak wolę gruszkę. Potem kot w butach zapytał księżniczkę. Jak się masz, Krakersie? Już troszkę ci lepiej? Nie, łapka nadal boli. Może powiemy mamusi? Nie powinniśmy martwić mamusi taką drobnostką. A co jeśli wyśle mnie do szpitala? Może powinniśmy przyłożyć lód do łapki. Tylko nie to! Mógłbym się od tego lodu przeziębić. Haciu! Gdybyśmy mieli wehikuł czasu, moglibyśmy go użyć... I Krakers nie zraniłby się. Ale wehikuły czasu wcale nie istnieją. Łapka wydobrzeje i bez tego, ale jeszcze nie teraz. Myślę, że kreskówki mogłyby mi pomóc. Patrzcie, kotki, właśnie wydrukowałem bilety do oceanarium. Tatusiu! O, Rety, wygląda na to, że wasz tatuś miał kolizję z lokomotywą. Stłuczenie nie jest mocne, ale tatuś nie może prowadzić auta. Dlaczego nie posprzątaliście, jak was prosiliśmy? Sprzątaliśmy, ale Krakers upuścił zwrotnicę na swoją łapkę. Więc zaczęliśmy się nim opiekować. Tak naprawdę wcale nie upuściłem jej na łapkę. I wcale mnie ta łapka nie boli. To dlaczego powiedziałeś nam, że cię boli? Najpierw dlatego, że nie chciało mi się sprzątać, ale potem spodobało mi się, jak się mną opiekujecie. To twoja wina, że nie pojedziemy dziś do akwarium, bo tatuś zranił nogę na kolejce. Naprawdę bardzo mi przykro. Nadal możemy jechać. Ja mogę was zawieźć.
A Crackers już nigdy się tak nie zachowa, prawda, synku? Tak, już nigdy, obiecuję. Przepraszam, tatusiu. Wiem, co możemy zrobić. Zanim wyjdziemy, musimy posprzątać resztę kolejki, żeby już nikt się nie potłukł. Ale fajnie! Miau, 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 miau! Crackers dobrze zrobił, że się przyznał. I teraz wie, że lepiej pomagać, niż myśleć tylko o sobie. Niespodzianka. To było święto. Narodowy Dzień Kota. To dzień, w którym rodzice dają swoim małym kotkom prezenty. W tym roku dostaniecie jeden duży prezent, którym się podzielicie. Jeden, ale za to niesamowity! Dostaniecie prezent wieczorem. Bądźcie cierpliwi, to niespodzianka. Niespodzianka! Miau, 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 miau! Kotki nie mogły się już doczekać wieczoru. Patrzcie, wielka ciężarówka coś przywiozła, coś ogromnego! Redy, to pudło jest ogromne, a w nim jest nasz prezent! Tak? Mamusia mówiła, że to będzie duża niespodzianka. To pudło jest tak wielkie, że pomieści cały zestaw encyklopedii roślin. Nie, jest tak wielkie, że pomieści części do statku pirackiego. Ręce na ster! Może to wielki instrument muzyczny, na przykład piękna harfa? Pudło jest tak wielkie, że może pomieścić prawie wszystko. Nie dowiemy się, co w nim jest, aż do wieczora. Nie dam rady czekać tak długo. Chodźmy już teraz zajrzeć, co jest w pudle. Rodzice powiedzieli, że to niespodzianka na Dzień Kota. Możemy udawać zaskoczonych, kiedy otworzymy je wieczorem. Dobrze, ale rodzice pewnie gdzieś schowali to pudło. Musimy być super sprytni, żeby je znaleźć. Kotki przeszukały cały dom, ale nigdzie nie znalazły pudła. Gdzie mogli ukryć takie pudło? Szukaliśmy już wszędzie. Ale nie tutaj. O! Szybko otwórzmy je! Ale niespodzianka. Myślicie, że rodzice chcą nam udekorować pokój tą przeogromną wazą? Ale ona będzie nam przeszkadzała. Ale nadal musimy udawać zaskoczonych, kiedy otworzą pudło wieczorem. Inaczej zawiedziemy mamusię i tatusia. Kotki, nadszedł czas na wasz prezent. Wasza wielka niespodzianka czeka w pokoju. Ciekawi, co to jest? Hurra! Hurra! Niespodzianka! Podnieście pudełko. Chcę widzieć wasze miny, jak zobaczycie zawartość. Nie wiem, czy potrafię udawać szczęśliwego i zdziwionego. Wiemy, że w tym pudełku jest ogromna waza. Nie wytrzymaliśmy i zajrzeliśmy do środka wcześniej. Przepraszamy, że wszystko zepsuliśmy. Proponuję mimo wszystko tam zajrzeć. Może jednak coś was zaskoczy? Super! To magiczne miasto z zegarem! Które świeci w ciemności. Dlatego chcieliśmy dać go wam wieczorem, żebyście zobaczyli go w całej okazałości. Kupiliśmy to jakiś czas temu, a waza jest prezentem dla babci. Ale pudło po wazie jest akurat w takim rozmiarze, żeby schować w nim wasz prezent i żeby niespodzianka się udała. Ale super! Miau, 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 miau! Kotki spędziły wspaniały wieczór z rodzicami, świętując Dzień Kota.
Teraz już wiedzą, że warto czekać na niespodzianki. Kocia gimnastyka. Kotki spędzały weekend u babci. Wstawajcie, moje koteczki! Już czas powitać nowy dzień! Możemy jeszcze trochę pospać. Właśnie, nie mam siły, żeby wstać z łóżka. Chodźcie, pogimnastykujemy się razem. Po chwili będziecie czuć się mocniej i pełni energii. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Ćwiczymy! Tylko dziadkowie i babcie muszą ćwiczyć. My jesteśmy za młodzi. Gimnastyka jest dobra w każdym wieku. Ćwiczenia dają siłę i energię. Ale ja już jestem silny. Tylko patrzcie. Tak, ale z ciebie siłacz. Jeśli nie chcecie ćwiczyć, nie ma sprawy, ale owsianka na śniadanie jest obowiązkowa. Da wam energię na cały dzień. To znaczy, że po zjedzeniu owsianki będziemy silni? Tak, i to bez porannej gimnastyki. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow. Kotki zjadły śniadanie i poszły się bawić na dworze. Dogonię go! Oj, nie daję już rady. Złapię go! Jak teraz niby mamy go stamtąd ściągnąć? Możemy zrzucić go kijem. A jeśli go zepsujesz? Możemy założyć sprężyny, podskoczyć i wtedy go chwycić. A co jeśli też utkniesz na drzewie? Wtedy trzeba będzie i ciebie ściągać. A może zadzwonimy do taty Dartka? Przyjedzie tu wozem strażackim i ściągnie nasz helikopter? Hej! Tutaj! Ale strażacy mają dużo ważniejsze sprawy na głowie. Pożary i inne takie. Coś mi się zdaje, że sami musimy się wspiąć i uratować helikopter. Kotki nie miały dość siły, żeby się wspiąć na drzewo. Nigdy nie uda nam się ściągnąć go z drzewa. Stary problem z helikopterem na drzewie. Odzyskajmy go więc. Babciu, to było niesamowite! Byłaś dosłownie jak jakaś super kotka! Nie ma w tym nic super. To wszystko dzięki ćwiczeniom. Też chcę być silny jak babcia. Tak, ja też! Słuchajcie, mam świetny pomysł. Złapię go! Udało się! Rodzice przyjechali odwiedzić babcię i kotki. No, Budyniu, jesteś niczym superbohater. Wystarczył jeden dzień i babcia zmieniła nasze kotki w siłaczy. Cześć, kotki. Witaj, kochana babciu. To dzięki ćwiczeniom babci. W sumie ja też bym mógł trochę z wami poćwiczyć. Kości mi się zastały od siedzenia w aucie. W takim razie zróbmy kilka ćwiczeń wszyscy razem. Ale fajnie! Miau-wau, 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 miau-wau! A tak w ogóle to wasze miau-wau, miau-wau to też świetne ćwiczenie. Tak oto kotki zaczynają każdy dzień od gimnastyki. A ich fala to przewspaniały sposób na ćwiczenie ramion. Nie taki beztroski kot. Mamusia wyszła na cały dzień i zostawiła tatusia z kotkami. Kochanie? Tak, kochanie? Pamiętasz, co macie dziś do zrobienia? No pewnie, właśnie zaczynamy. Kotki musicie poodkurzać, a ja zrobić pranie, nim mama wróci do domu.
A moglibyśmy najpierw trochę pograć? Ja też wolałbym oglądać mecz, ale jeśli nie zaczniemy teraz, to nie zdążymy. Masz dość obowiązków? Całkiem nowy, beztroski kot zrobi wszystko za ciebie. Posprząta, zrobi pranie i zajmie się wszystkim innym. Zadzwoń i zamów beztroskiego kota jeszcze dziś. Super! To coś pewnie by poodkurzało za nas. I zrobiłoby wiele więcej. Wiecie, co teraz zrobię, kotki? Zamówię to urządzenie! Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Tatuś zamówił beztroskiego kota i już za godzinę system był zainstalowany w domu. Beztroski kot gotowy do użycia. Beztroski kocie, uruchom tryb sprzątania. Kurety! Ale ekstra! Co jeszcze potrafi robić? Potrafi rozpoznać swojego właściciela i otworzyć mu drzwi, żeby wszedł. Tożsamość potwierdzona. Teraz, beztroski kocie, włącz tryb prania. Pranie rozpoczęte. Tatuś i kotki bardzo polubili beztroskiego kota. Aż nagle coś poszło nie tak. Śmieci na podłodze. Rozpoczynam sprzątanie. Pranie zakończone. Proszę usunąć zawartość. Oj, wyprało ubrania kolorowe razem z białymi. Wpuść mnie! Tożsamość niepotwierdzona. Ale to ja, Crackers! I budyń! Tożsamość niepotwierdzona. Musimy zdjąć kostiumy, żeby nas rozpoznał. Ale jeszcze nie skończyliśmy się bawić w kosmitów. Ten cały beztroski kot sprawia więcej kłopotów, niż się spodziewałem. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Powinniśmy go wyłączyć i sami wszystko zrobić. Wróciłam, kochani. Mamusia! Witaj w domu. Właśnie skończyliśmy porządki. Dobra robota, kochani. Wiedziałam, że mogę na was liczyć. I kupiłam wam w nagrodę lody. Ale pysznie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Jeżeli beztroski kot robił za nas różne rzeczy, to znaczy, że teraz zje też za nas lody? O jakim kocie mówisz? Próbowaliśmy użyć pewnego gadżeta. Ale szybko stwierdziliśmy, że go wcale nie potrzebujemy. Właśnie! Chodźcie wszyscy, lody czekają! Kotki dobrze się bawiły, wykonując wszystkie obowiązki. A co ważniejsze, zobaczyły, jak to cieszy ich mamusię. Powrót do przeszłości. Pewnego dnia dziadek i kotki wyruszyli na zwiedzanie jaskini. Dawno temu, w bardzo dawnych czasach, starożytne koty nie budowały domów jak nasze, tylko żyły w jaskiniach jak ta. Ha, spokojnie, mamy latarki i kaski do ochrony głowy. Są naprawdę mocne. Ojej, to niesamowite, wyglądamy jak odkrywcy jaskiń. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Jaskinia była bardzo ciemna, ale też ekscytująca. Cześć! Cześć! Dziadku, opowiesz nam o starożytnych kotach? Pewnie.
Żyli w jaskiniach jak ta i nosili proste stroje. Nie mieli też latarek, ani elektryczności, ani ogrzewania, więc gromadzili się przy ognisku. O, Rety! Próbowałem znaleźć ślady starożytnych kotów, od kiedy byłem mały, ale nigdy mi się nie udawało. O! Szkoda, że dziadek nigdy nie znalazł tego, o czym tak marzył. Słuchajcie, to może mu pomożemy. Jak? Dziadku! Tak, Krakersie? Popatrz, chyba znalazłem ślady łap. Mogły je zostawić starożytne koty? Krakersie, to są twoje własne ślady. A, masz rację. Co jeszcze pozostawiały po sobie starożytne koty? To może być naprawdę wiele rzeczy, mój drogi. Nie tylko ślady łap, ale też przedmioty, rysunki na ścianach jaskini. Dziadku, znalazłem starożytny papierek po cukierku. Starożytny kot pewnie go tu upuścił jakiś trylion miliardów lat temu. Nie sądzę, Budyniu. Starożytni jedli tylko grzyby, jagody i ryby. W tamtych czasach nie było cukierków. O, nie. Zabierzmy stąd ten papierek. Patrzcie, co znalazłam. Pewnie starożytny kot to narysował. Rysunek na ścianie, o którym mówiłeś. Interesujące. Naprawdę ładny rysunek, ale nie namalował go starożytny kot. Skąd możesz to wiedzieć? Jeden szczegół to zdradza. Wtedy nie było samolotów. Nie smućcie się, kotki. Dziękuję, że staracie się znaleźć ślady starożytnych kotów. Halo? Obiad gotowy. Wracajcie do domu. Dobrze, zaraz będziemy. To wasza mama. Mówi, że czas wracać do domu, bo czeka na was z obiadem. A, jest kilka wyjść. Które mamy wybrać? Ojej, zgubiliśmy się. Nie martw się, Budyniu. Zaraz poradzimy sobie z tym problemem. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Pamiętacie ślady Krakersa? Możemy iść po śladach naszych łap. Bardzo rozsądnie, Pianko. Prawdziwy z ciebie odkrywca jaskiń. Dziadek i kotki udali się do wyjścia z jaskini. Przykro mi, dziadku, że nie znaleźliśmy śladów starożytnych kotów. Ale mieliśmy bardzo przyjemną przygodę. Zrobię zdjęcie moim dzielnym poszukiwaczom. Trochę w prawo. Jeszcze, żeby rodzina nietoperzy też była. Uśmiech, proszę. O! Patrzcie, kotki. Znaleźliśmy prawdziwy rysunek autorstwa starożytnych kotów. Jak mogłem to przeoczyć? Nigdy nie byłeś tu z kimś, komu chciałbyś zrobić zdjęcie. O, patrzcie! To wygląda, jakby starożytne koty do nas machały. Cześć wam! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Kotki i ich dziadek mieli tego dnia w jaskini oczy szeroko otwarte i patrząc na każdy szczegół w końcu znaleźli to, czego szukali.